pojęcia, co się tutaj wydarzyło, ale trudno. Okej, zrozumcie mnie, że to następny odcinek. Zapraszam do oglądania. Potężny haker, X-Pan Haker. Dzisiaj powiemy, co on takiego zrobił i jaki ma gang. I to jest do tego samego tematu, czyli jego gang. No, zobaczycie. Pierwszy robot na świecie. Jest twórcą robotów, a moim najlepszym przyjacielem, Flowertem. Ok, to zaczynajmy. Pierwszy odcinek jest łagodniejszego, żeby emocji nie wzrosły na za szybko. A potem nie będziecie chcieli słuchać. Roboty. Ten robot został stworzony niedawno przez doktora Flowerta. Jak właściwie to on ma pistolet, nie może go puścić, bo tak jest zaprogramowany, żeby go miał. I dobra, powiemy, dlaczego ma pistolet i dlaczego jest tak dziwnie zrobiony. To pierwszy robot i to jakby wersja pre-alpha lub alpha. Takie roboty będą służyły tylko i wyłącznie do bronienia miasta. Zapytajcie, pokazam te Flowerta, jakie mają rysunki roboty, jak wyglądało i tak dalej. Jak on sądzi o następnych robotach. I coś może zapytam o tym robocie. Jeszcze jedno. Ten robot nie będzie służył ratowaniu miasta. Ten robot będzie służył Flowertowi. Będzie go bronił. Jest trochę nie za bardzo zbudowany, bo pre-alpha. Groźny X-Pan Haker. Czyli haker, który zhakował ponad 58 komputerów Windowsa. Całą pracownię Microsofta. I wszystkie te wolę od tego odkrycionego jabłuszka, czyli Apple'a. No i dobrze. Jego wspólnicy. Czerwony hełm. To on właściwie mu pomaga w hakowaniu. Broni systemu i tworzy jakby antywirusy. Niektórzy chcą hakować tego X-Pana hakera, więc otworzy antywirusy, żeby go nie zablokowano. I głupi graficiarz i głupi kradzie owoców. No, to możemy o tym powiedzieć. Okej, teraz czas na nasze. Najlepsze to czekaliście. Kiedyś my się w drugiej stronie się skontaktujemy z X-Panem hakerem, jak się poprawi, to zrobimy z nim wywiadzik. I wywiad z XP Flowertem. I też XP, przepraszam. Przez tamtego X-Pana hakera. No dobra, to teraz powiedz nam o robotach. Pierwszy robot będzie... To akurat wiem. Drugi robot będzie policyjnym robotem. Stworzy takie trzy. Będą pracować z policją. Dwa następne. Jeden będzie miał tylko głowę i ramiona z robotyczne, a reszta to drewno. A jak będzie działo? Normalnie. Prąd i zasilanie. No i wszystko będzie dobrze. I będzie bronił miasta jako ninja. Następny będzie po prostu goły. Co? Czy będzie coraz metalu, bez cennych kostiumów. Okej. Okay. Będzie też ninja, będzie też bronił miasta. Następny to robot detektywistyczny. Nawet już go mam trochę budowanego. Kurde, dasz go mi? Jestem ci tam przyjacielu, drogi. Dzięki. Hej, przyjacielu. No okej. Okay. A jak twoja zbroja jest zbudowana? Moja zbroja ma w sobie w ogóle... Poczekajcie, zdejmę hełm. W tym hełmie jest dziurka na oddychanie. I jeszcze mam jetpack. Krystal drugi piciek ogień. A reszta robi to, że tam pancerny po prostu. Okej, okay, i to koniec wiadomości. Do samego odcinka i cześć. Aha. Cześć.